Witajcie, ja jestem Darkness, a to jest Czerwony Dźwięk na moim kanale, gdzie jesteśmy na kolejnej mapie od widza i dzisiaj posłała mi mapę osoba, która już wcześniej posyłała mi jakąś mapę, ale szczerze, nie wiem, kto to był, zapomniałem niku, chyba się nie obrazi, może się gdzieś podpisała, nie wiem, może gdzieś jakieś, zaraz będą takie napisy początkowe, takie wiecie, że mapa stworzona przez Alexis26908592. Dobra, więc tak, mapa się nazywa Górnik ogólnie. Więc no, może będziemy jakiś klimat, co troszkę wątpię, no ale... No ale dobra. Zasady. Graj na Game Mode Zero. Chyba mam Game Mode Zero, okej. Graj na Peaceful. No, na Peaceful powinien być ustawiony tak z automatu, ale jest. Z czadery najlepiej wyłączone. No dobra, to ja będę miał włączone. Stosuj się do poleceń. No taki mam zamiar. Czytaj czat. No dobra, miłej zabawy, powodzenia, nie cheatuj. Ale to nie były zasady, no dobra, mniejsza. Ogólnie to tak, jesteśmy tutaj w takim małym pokoiku. Tutaj jest taki wagonik, który w sumie nie... Który, no, dobra, więc tak, tutaj ogólnie jest napisane, że... Aha, musimy nacisnąć przycisk, myślałem, że mamy tam popłynąć. Wystartuj przygodę. Okej. No dobra, miałem czytać czat. Teleporter Darkness tu 1935.5.580.0.342.5. Zamknij nawias. Okej. Wyposażenie. A, czyli ten węgiel to moje wyposażenie. Węgiel nie służy do zrobienia bloku węgla. No okej. Po skończeniu mapy. Kliknij po wykonaniu zadania. Misje, zadania, fabuła. Ojej, ile to jest zadań. Dobra, no to najpierw fabuła. Uwaga, fabuła. Jesteś górnikiem. Musisz zarobić na życie. Potrzebujesz 100 monet. Groźnie. Za co dostajesz monety? W pomieszczeniu wyrabialnia bloków oddajesz zrobione bloki. Za co dostajesz monety? Jednak monety dostajesz również za wykonanie zadań. Powodzenia. Okej. Okay. Czyli fabułę sobie zostawiamy. Tutaj sobie bierzemy książeczki. Zadanie pierwsze, drugie... Trzecie, czwarte, piąte. Okej. Wyrabianie bloków. Kopanie. Uwaga, spadek. No to będzie ciekawie. W ogóle sobie może render distance zmienię i gram... No, teraz od razu po niej chodzi. W odpowiednim miejscu postaw odpowiedni blok. W odpowiednim... Aha, dwa razy to jest napisane. Blok żelaza, ojeju. No i co tutaj mam zrobić? Mam... Kop za czerwoną linią, nie kop drewna. Kop za czerwoną... Aha, serio? To nie można było raz napisać przed wejściem do tego korytarza? Musiało być za każdym razem to napisane oddzielnie? Kopalnia szmaragdu. Okej. I co mamy tutaj zrobić? Zadanie pierwsze. Pójdź do pokoju, wyposażenie i wyposaż się w potrzebne rzeczy. Pokój i wyposażenie. Gdzie to jest w ogóle taki pokój? Dlaczego, od kiedy pod ziemią są pokoje? Tutaj może bardziej można mówić o jaskiniach. Kopanie. A tu? Wyposażenie jest tam do przodu. No okej, no to sobie tam trochę podjedziemy. Mam na... Wow, ale no normalnie, żebym zajechał nieźle daleko. O, tutaj są helmety. No, a, i tylko kask. No dobra, w sumie, no to czemu w sumie nie? Tam się da wejść? No powinno się dać. No ale chyba niezbyt. Mam południe. Okej, więc zadanie drugie. Zrób pierwszy blok przy użyciu craftingu. Crafting bloków. Węgiel nie służy do zrobienia bloków węgla. No to z czego mam w takim razie zrobić pierwszy blok? Kopalnia żelaza. Okej. No to gdzieś tutaj ma być żelazo, rozumiem, tak? I co? I mam go szukać po prostu? No to ile potrzebuję tego żelaza? Potrzebuję żelaza... 9? Tak? 9? Dobrze zgadnąłem? Chyba tak. Czemu 2? Tutaj się gdzieś da przekopać. Nie, jednak... O! 3. Tutaj jest... O, jakiś mały cave nawet, słuchajcie, jakieś tutaj własne korytarzyki się porobiły. Znaczy to własne, no. Naturalne takie szczelinki. O! 4, 5... Mam nadzieję, że tutaj jest ich trochę w nadmiarze tych bloków, bo jeżeli nie, no to w sumie będzie trochę przechlapane, w takim sensie, iż nie mam zamiaru tego wszystkiego rozkopywać, to by zresztą miał... Dobra, 6. No już mamy prawie wszystko w sumie, nie? Aha, dobra, tu jest czerwona linia, czyli tutaj już jest koniec. 7.
No to fajnie. Okej, no to prawie tutaj wszystko już rozkopałem. No naprawdę, w sensie... To co chodzi w tej... No miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie. Zaraz może jakaś ta mapa się rozwinie. Jakiś będzie zwrot fabularny. Coś, co całkowicie zniszczy nam nasze... wydechy. Nie wiem, whatever. No ale na razie się nie zapowiada. Czy gdzieś tutaj nic nie ma. Serio? Nic? Tutaj halo? To gdzie jeszcze są niby dwa żelaza? Mam 7, tak? 7 żelaza, no. Tutaj też mam szukać? Nie, no tutaj nie mogę. No to... Dlaczego to jest w ogóle tak dziwnie nierównomiernie zrobione? Wiecie co, ja mam pewien pomysł, co zaraz możemy zrobić, ale w takim razie to może musicie wytrwać i zaraz zobaczycie, co ja zrobię. Zaraz sobie może to troszeczkę scheatujemy, ale zapewniam was, że efekt i satysfakcja z tego płynące będą naprawdę warte tego, by trochę posiedzieć i poczekać. Tutaj będzie żelazo pewnie, co nie? Nie? O nie, jest jednak. No to jeszcze jednego mi brakuje. I ostatni pewnie będzie... No, wiedziałem, tutaj. No dobra. Czyli były one na styk zrobione. No to wsadzę je tutaj. Dobra. Zadanie drugie. Nie, to zadanie trzecie teraz. O nie. Kichnąłem sobie, ale nieważne. Wszystkie bloki. Mam wszystkie bloki wyrobić, tak? No to trochę słabo. A zadanie czwarte? No to widzę, że grubo się ta mapa zapowiada. Dobra, to w takim razie ja wam pokażę, jak to powinno wyglądać. Teraz trochę zmienimy zasadę tej mapy. Weźmiemy sobie Game Moda 1, bo w sumie autorka chyba zapomniała o kilku istotnych rzeczach, o tym, jak naprawdę mu się wykopuje niektóre minerały, więc bierzemy sobie to i to. Tam w ogóle zadanie piątym było, żebym ocenił mapę od 1 do 10 i mogę ocenić ją, no... Tak nie... Aha, nie, no tutaj słuchajcie, jest węgiel. Tutaj jest węgiel, więc jeżeli chodzi o węgiel, to trzeba... oczywiście tutaj nic nie było, to wam się tylko zdawało. Węgiel się robi tak. Się tutaj bierze blok, stawia. O, proszę bardzo. Blok węgla. Okej, blok węgla jest zrobiony. Monety, set score... Aha, tutaj mamy... Fajnie. Iron ingot. No dobra, jeszcze tylko 3. W międzyczasie pójdźmy wykopać kolejne. No bo oczywiście, słuchajcie, ja nie cheatuję. Broń Boże. Ja tylko po prostu pokazuję wam, jak działa Minecraft. O, tutaj sobie postawimy kolejny TNT. I bam! Udało się? No... Powiedzmy, dobra, czyli zróbmy tak może, że ja sobie... No i będzie tak. Gamę modę 0, o, super, świetnie. Jeszcze tylko niech to wybuchnie, a halo, muszę się stąd zmywać zanim wybuchnie. Nie, dobra, jest git. Dobra, teraz trzeba zebrać tylko moje złoto, mam tylko jedno. Nie no, nie jest źle chyba, co nie? Dobra, więc wystawimy tutaj to całe. Oho, nie mamy stąd uciec za bardzo. Dobra, może w takim razie tak. No i elo, wychodzimy, uwaga. Zrób boom, zrobiło boom. I tutaj nie ma żadnych bloków. Halo, pani autorko, znalazłem bug na mapie. To jest ewidentny bug na mapie. Tutaj nie... O, dobra, mamy... O, ja wiem, co zrobimy. Ja wiem, co my zrobimy. Słuchajcie, ja wiem, ja mam pomysła. Zróbmy tak, że wyjdziemy sobie stąd. Prosili o złoto, prawda? No dobra. Prosili o jedno złoto. Pójdziemy sobie tutaj. Blok złota, spoko. Teraz blok, no tutaj, teraz zaszalejemy z tym i zrobimy im promocję, więc... damy im tutaj oczywiście żelazo, tak jak nas prosili, blok żelaza, halo moje TNT, dobra, tutaj jesteście, akcja, operacja, zdobądźmy wszystko, czy tutaj coś jest? Aha, przejście do drugiego pokoju, no dobra, tutaj co? Kopalnia szmaragdu, dobra, więc kopiemy szmaragdy,
Uwaga, szmaragdy. Wychodźcie. Jest szmaragd. Ojdź, nie to. Szmaragdy. Są tu szmaragdy? Nie ma szmaragdów. Trzeba widać wkopać się trochę głębiej. Dlatego, uwaga. Patumc. Dobra. Czy teraz są szmaragdy? No, są, no ale musimy je najpierw wysadzić, tak? Żeby je zdobyć. Uwaga. O, proszę bardzo. Mamy szmaragdy. A to one się w takiej postaci tutaj pojawia. No to nie fajne, słuchajcie. Skoro nie mamy szmaragdów, no trzeba im to jakoś wynagrodzić, żeby nie było, że jesteśmy tacy, no, dobra, nieważne. Po prostu położę złoto w zamian za szmaragdy. Myślę, że złoto też ładne. Jeżeli słuchajcie, kobieta ma parcie na samo złoto, no to nie. To nie. Myślę, że jeżeli naprawdę docenia każdy wasz wysiłek, no to złotem też się zadowoli. I co mamy? Tutaj mam diamenty, ale nie, pamiętajcie, nie wolno rozpuszczać. Damy jej coś innego, damy jej coś takiego od serca, więc damy jej może kamienia. O, proszę, no bo rozumiem, że autorka tej mapy ma jakieś takie skryte swoje marzenia, tak? Więc myślę, że jakoś tutaj... Zobaczymy, czy to zadziała, okej? Okay? Zobaczymy, czy autorka przyjmie od nas to wszystko. Aha, to jest redstone, no dobra. Redstone tutaj sobie wykopiemy. Spoko, 10 redstone'a, no to żeby za bardzo, jak mówię, no nie rozpuszczać, no bo nie wolno, pamiętajcie. Kiedyś była taka piosenka, dałem ci kamień z wielkim love, coś takiego, nie? No bo kwiaty szybko schną i myślę, że naprawdę było piękne. I dzięki tej piosence nauczyłem się tego, że możemy dać cokolwiek... O. Miałem zarobić 100 monet, a mam 95. Dobra, w takim razie wydaje mi się, że wszystko zrobiliśmy, także skoro, no tak, no bo co jeszcze mieliśmy zadanie? Mieliśmy tylko tyle zadań, tak? Zadanie trzecie, co po zadaniu trzecim? No wyrobiliśmy wszystkie bloki, zrobiliśmy 95 monet, więc jaka była fabuła? Gdzie jest ta fabuła? Nie ma fabuły? Tu jest fabuła, fabuła jest tu. Potrzebuję samolot na życie. No dobra, w takim razie słuchajcie, wszystko skończyło się happy endem, umarłem, bo niestety, ale... Nie za bardzo rozumiem, że dostałem 95 monet, a skoro mi były potrzebne na życie 100 i zrobiłem wszystko, co trzeba było, więc... Autorka chyba naprawdę chciała mojej śmierci. Także skoro nie mam 100 monet, no to w takim razie może sobie gdzieś tutaj wykopię grób. Gdzie mogę sobie wykopać? Tu sobie mogę wykopać. Proszę bardzo. No tutaj sobie załatam TNT. No i ten. Dzięki wielkie za oglądanie. Żegnam się z wami z mojego grobu, bo nie uzbierałem 100 monet. Trzymajcie się. Na razie. No i cześć.